Szczęść Boże, coś wam powiem. Pamiętacie scenę, kiedy przyprowadzono do Jezusa kobietę cudzołożną? Kiedy chciano ją ukamienować? I co wtedy powiedział Jezus? Kiedy wszyscy się rozeszli? Ja ciebie nie potępiam. Bóg posłał swojego Syna na świat nie po to, żeby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Być może wyobrażamy sobie, jak wyglądać będzie sąd ostateczny. Bóg wezwie cię po imieniu, wyciągnie twoją teczkę personalną ze spisem wszystkich twoich zasług i grzechów. Zasługi, wiadomo, na nasz plus, ale z każdego grzechu po kolei będzie cię rozliczał? Oj nie. Światłość i ciemność, o których dzisiaj czytamy, to dwa kierunki naszego życia. Pierwszy prowadzi do doskonałości, drugi do upadku. No tak właśnie w życiu jest, że raz jaśniejemy, a raz się skrywamy przed światłem. Mimo, że się przewracamy i oddajemy różnym pokusom i namiętnościom, to wciąż musimy zdążać do doskonałości. To pragnienie powinno w nas być przez całe życie. Bo jeśli go zabraknie, wtedy możemy wpaść w dół niemocy. Każdy z nas także potrzebuje jakiś wzór do naśladowania. Bez naszych tak zwanych mistrzów duchowych nasze życie byłoby jałowe i bez takiej energii duchowej. Jezus był mistrzem i przewodnikiem dla swoich uczniów. Jego nauczanie, które trwało na ziemi 3 lata, dało im podstawy do tego, aby uwierzyć w to, co on głosił. Owszem, zwątpili, Wielki Piątek, ale po zmartwychwstaniu Jezusa mieli już taką wiarę, że mogli góry przenosić, bo spotkali się ze swoim mistrzem. Albert Einstein stwierdził: długoletnie błądzenie w ciemnościach, poszukiwaniu prawdy odczuwanej, lecz nieuchwytnej, głębokie pragnienie oraz przeplatające się ze sobą okresy wiary i zwątpienia, które poprzedzają jasne i pełne zrozumienie, znane są wyłącznie tym, którzy sami ich doświadczyli. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Bóg tak umiłował świat, by każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Bóg nie chce nas potępiać. W naszych przeciwnościach spieszy nam z łaską umocnienia. Potrzebuje jednak wysiłku naszej woli, mobilizacji naszej wewnętrznej wolności, by opowiedzieć się po stronie życia, zmartwychwstania, po stronie cierpliwości i wytrwałości w dobrym, wytrwałości w modlitwie. Każdy z nas ma do stoczenia swoje wewnętrzne walki, bośmy chcieli się w nie angażować i wygrywać z Bożą pomocą. Szczęść Boże!